W dzisiejszym magazynie podsumujemy minione 2 miesiące wakacji. A działo się wiele. Były i koncerty, i spektakle plenerowe dla dzieci, i festyny. A że pogoda sprzyjała, to piotrkowianie chętnie brali udział w imprezach, o których więcej już za chwilę. Wakacje rozpoczęły śpiewająco imieniny Piotrków za sprawą zespołów Raga Faja. Oraz bracia z Krzysztofem Cugowskim. Gwiazdy i Piotrków to cykl letnich koncertów, które organizował Miejski Ośrodek Kultury. Wystąpili Let's Sing z piosenkami Agnieszki Osieckiej i jazzowy chór Wytwórnia, Agnieszka Kardas przy akompaniamencie Anastazji Wilczkowskiej i artyści Międzynarodowej Grupy Operowej Sonory Ensemble, Paweł Mało Lepszy oraz zespół Tonam i Synowie. Stare kufle, stuknięte chyba zdrowo. Idziemy wciąż przed siebie w przyszłość z nadzieją co dzień nową. Bardzo serdecznie dziękuję. Scenę po Mało Lepszym przejęli panowie z zespołu Tonam i Synowie. Zespół powstał w 1987 roku i działał z wieloma sukcesami do 1995 roku. Na scenę wrócili po 10-letniej przerwie. Zawsze zespół starał się szukać inspiracji i nowych brzmień. Nie bał się sięgać po charakterystyczne elementy innych kultur, ale zawsze ich znakiem rozpoznawczym było śpiewanie a cappella. To, co Tonam i Synowie pokazali na scenie, było nowe i zaskakujące. Wykonanie znanych szlagierów muzyki pop, wyłącznie na męskie głosy, to nie było zwykłe śpiewanie chórem. Utwory tak zaaranżowano, by sprawiały wrażenie wykonywania ich w pełnym składzie muzycznym, ale instrumentów nie było. To jest taka odpowiedź na kryzys, prawda? Bo jest taki kryzys, że nam się nie mieszczą instrumenty do samochodu. Musieliśmy poobcinać etaty kierowców. Tiry już z nami nie jeżdżą i w związku z tym wymyśliliśmy, że je wszystkie odstawimy, bo męski głos jest najtrudniejszym instrumentem, ale najprostszym w przewiezieniu i tak... Zaczynamy na paliwie tak de facto. I mniej pojazdów. I dlatego śpiewamy a cappella, to jest prosta odpowiedź. Energia muzyków udzieliła się publiczności, która nie chciała szybko puścić ich ze sceny. No bardzo ładne piosenki. Także naprawdę koncert się udał. No wykazali się chłopcy, naprawdę super koncert. Było też typowo słowiańsko za sprawą zespołu Przygoda.pl i międzynarodowej grupy Słowiańska Dusza. Muzycznie było też na Starówce. Na letniej scenie Sky na ulicy Rycerskiej prezentowali się muzycy w ramach 5. już edycji Old Town Jazz. Natomiast w niedzielne popołudnia na koncertach letnich w sercu miasta można było posłuchać różnych gatunków muzyki w wykonaniu piotrkowian. Wystąpił między innymi młodzieżowy zespół Tym Bardziej. Jeśli już doszliśmy do takiego wniosku niecały rok temu, że będziemy tworzyć swoje kawałki do tekstów poetyckich, to chcemy ten swój cel założony zrealizować i... Tylko tak jak mówię, to nie jest taka typowa poezja śpiewana, jak ludzie stereotypowo myślą, że to wolne, sentymentalne kawałki. My robimy to troszeczkę pod muzykę rozrywkową, ale tekst, na którym skupiamy się najbardziej, no jest dla nas najważniejszy.
Sobotnie spotkanie było kolejnym koncertem z serii Lato na Starówce. To spotkanie było gorące nie tylko ze względu na duszny wieczór, ale i sporą dawkę dobrej muzyki. Jazz w sierpniową niedzielę zaserwował z kolei piotrkowianom part-time jazz. Piotrkowski zespół powstał w 2009 roku. Przez kilka lat działał jako kwartet, a od 2014 roku jako kwintet. Jego skład to Mariusz Owczarek – saksofon, Paweł Filipek – piano, Mirosław Misiak – gitara, Paweł Januszewski – bas oraz Wojciech Lubczyński – perkusja. Minione wakacje obfitowały też w spektakle teatralne dla dzieci. W ramach letniej akcji Wyciągamy dzieci z bramy Miejskiego Ośrodka Kultury w każdy wtorek prezentowana była inna bajka. Młodzi widzowie obejrzeli 8 przedstawień. Bajkę o królu elegancie, czerwonego kapturka na wesoło, awanturkę z leśnego podwórka, szewczyka, dratewkę i smoka, sprytnego kubusia, był też spektakl Hej ho, hej ha. Aktor to jest taki na przykład chłopak albo dziewczyna, na przykład udaje wilka czy czerwonego kapturka, że udają takie postaci z bajki. Taki na całym świecie jest taki fajny aktor i trzeba codziennie występować i już. Można ich oglądać. Można ich oglądać w telewizorze. A na scenie? Na scenie też. Był też Leniwy Król i spotkanie w Kurzostanie. A propos spektakli, to niecodzienne widowisko mogli obejrzeć piotrkowianie w ostatnią sobotę sierpnia na Rynku Trybunalskim. Wykładowcy i studenci Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zaprezentowali mieszkańcom legendę Sąd Czartowski o niesprawiedliwym wyroku, jaki pewnej wdowie zasądził sąd w Piotrkowie. Poszkodowana wezwała na pomoc diabły. Aktorzy, amatorzy zapowiadają kolejne widowiska związane z piotrkowskimi legendami. A teraz coś z dziedziny plastyki. Wakacyjną kanikułę ze sztuką rozpoczęła wystawa malarstwa Karoliny Antczak i Cezarego Zdrojewskiego, artystów z Sieradza, którzy zaprezentowali swoje dzieła w Galerii U Panien. Malarstwo to ciekawa i inspirująca dziedzina, a w Piotrkowie każdy mógł popróbować własnych sił jako artysta. Pod koniec sierpnia Ośrodek Działań Artystycznych zorganizował 3-dniowy plener malarski. Kościół Farny, staromiejskie kamieniczki czy malownicze uliczki. Przez 3 dni w różnych częściach Starego Miasta można było zobaczyć sztalugi, a za nimi osoby skupione na przenoszeniu na płótno interesujących zakątków starówki. Michał Śmigiel, który swoją przyszłość wiąże z malarstwem, swój obraz tworzył przed sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej. Najbardziej charakterystyczny tego pejzażu to ulica w kształcie litery S. To, co prezentuje się w rzeczywistości na obrazie. A kto wybierał ten plener? Ja to zrobiłem szkice i jeden z nich to najbardziej odpowiada niż pozostałe te szkice. Wszystko zależy, jak wychodzi najlepiej ze szkicami. Czy niektóre za pierwszym razem poszło najlepiej, a czy niektóre trzeba to zrezygnować. To wszystko zależy. Warsztaty zorganizowane przez Ośrodek Działań Artystycznych skierowane były zarówno do zaczynających przygodę z malarstwem, jak i do tych, którzy mają już jakieś doświadczenie. A skąd pomysł na taką formę spotkania ze sztuką? Z doświadczenia plenerów, które się kiedyś w Piotrkowie odbywały. Przez wiele lat, można powiedzieć, była tradycja piotrkowskich plenerów. Przyjeżdżali artyści z całego kraju i tworzyli tutaj na terenie Starego Miasta. Postanowiliśmy jakby nawiązać do tej tradycji troszeczkę młodszemu
pokoleniu przypomnieć to, że to jest miasto, które nie tylko w plenerach filmowych brało udział, ale też było wielokroć malowane. No i żeby młodzi ludzie mogli swoich własnych sił z warsztatem malarskim spróbować, żeby mogli jakichś nowych wiadomości, nowych umiejętności nabyć. W plenerze wzięło udział 9 osób, a powstałe prace można było oglądać przed galerią BWA na ulicy Sieradzkiej. I jeszcze krótkie spojrzenie na letnie festyny organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury i Ośrodek Sportu i Rekreacji. W każdy czwartek w innej części miasta całe rodziny mogły wziąć udział w zabawach plenerowych. Były konkursy plastyczne, sportowe, taniec, muzyka i piosenka. Jednym słowem, wakacyjne szaleństwo pod okiem instruktorów. Wakacje zaczęły się śpiewająco i zakończyły mocnym przytupem, a to za sprawą orkiestr dętych, które zjechały do naszego miasta i zaprezentowały się 30 sierpnia na Piotrkowskiej Starówce. Proszę Państwa. Podsumowaliśmy minione wakacje, teraz czas na zapowiedzi imprez, które przed nami. Trwa doroczny festiwal muzyki alternatywnej Piotrkow Art Festival. Trzydniowy festiwal potrwa do niedzieli. Już w najbliższą sobotę kolejny pokaz multimedialny z cyklu 800 lat Piotrkowa Trybunalskiego dzieje w kalejdoskopie. Początek sobotniej prezentacji na Rynku Trybunalskim o godzinie 21:00. I kolejne zaproszenia. 16 września dyskusyjny klub książki zaprasza do Miejskiej Biblioteki Publicznej na godzinę 17 na dyskusję o książce Krzysztofa Pendereckiego Penderecy. 18 września o godzinie 18 w Ośrodku Działań Artystycznych przy ulicy Dąbrowskiego 5 wernisaż wystawy Układ Ciała. 18 września o godzinie 19:30 kolejny koncert z cyklu Old Town Jazz. 18 września o godzinie 20 w Amfiteatrze Miejskim pokaz mody i tańca. 19 września o godzinie 18 w muzeum w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odbędzie się koncert Muzyka Pałaców i Dworów Europy w XIX i XX wieku. Od 21 do 25 września o godzinie 10 rano w Ośrodku Działań Artystycznych odbędą się warsztaty plastyczne rysunkowo-komiksowo. 23 września o godzinie 18 w muzeum koncert fortepianowy muzyki europejskiej. 24 września o godzinie 18 w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury promocja tomiku poezji Krzysztofa Kalisza.